Hejnale. Europa Środka. Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa. A dziś w naszym magazynie Robert Fico otrzymał od prezydent Zuzany Czaputowej 2 tygodnie na utworzenie rządu. Do momentu powołania nowego gabinetu u władzy pozostaje rząd techniczny Ludowita Odora, który wstrzymał wojskową pomoc dla Ukrainy. W tym roku aż 2 naukowców urodzonych i wykształconych, co ważne, na Węgrzech otrzymało Nagrody Nobla. To wielki zaszczyt, oczywiście, że jestem bardzo szczęśliwa. Ta nagroda wiąże się z wieloma obowiązkami i zadaniami. Postaram się im wszystkim sprostać. Udało nam się udowodnić, że ta metoda jest zasadniczo czuła na różne nowotwory, na etapie, w którym szansa na wyzdrowienie jest jeszcze większa. A z naszym gościem już za parę chwil porozmawiamy o tym, jak Unia Europejska radzi sobie, a może nie radzi, z problemem nielegalnej migracji. Europa Środka po Hejnale zaprasza. Robert Fico otrzymał od prezydent Zuzany Czaputowej 2 tygodnie na utworzenie rządu. To jego partia Smer wygrała sobotnie wybory na Słowacji, ale o kształcie nowego gabinetu zadecyduje trzecie w głosowaniu ugrupowanie Hlas Petera Pellegriniego, bez którego nie da się stworzyć parlamentarnej większości. Wojciech Stopa. Wiemy, jaka jest nasza pozycja. Bez nas nie powstanie żadna koalicja rządząca. Zarząd partii nie wykluczył żadnej możliwości, powiedział Peter Pellegrini, który prowadzi oficjalne i nieoficjalne rozmowy z potencjalnymi koalicjantami. Hlas może postawić na sojusz ze Smerem i Słowacką Partią Narodową. Taka koalicja miałaby w parlamencie nieznaczną większość. Wątpliwości budzi jednak stabilność klubu poselskiego, który stworzą narodowcy. Z 10 posłów wprowadzonych do parlamentu tylko jeden, przewodniczący partii Andrzej Danko, jest jej członkiem. Pozostali to zbieranina, którą tworzą prorosyjscy dezinformatorzy i byli kandydaci partii neofaszystowskich. Jeśli nie zdołamy porozumieć się w sprawie utworzenia rządu, jesteśmy gotowi do rozmów również z tą drugą częścią politycznego spektrum, zaznaczył przed paroma dniami Pellegrini, dodając, że nie chce, aby rokowania zakończyły się patem i rozpisaniem nowych wyborów. Druga opcja, która stoi przed jego partią, to szeroka, czteropartyjna koalicja bez udziału Smeru, obejmująca liberałów, socjaldemokratów i konserwatystów. Z wypowiedzi liderów ugrupowań wynika, że jest to mniej prawdopodobny scenariusz, choć w historii Słowacji już 3-krotnie zwycięzca wyborów ostatecznie nie utworzył rządu, a 13 lat temu w takiej roli znalazł się Robert Fico i jego Smer. Przebierający w ofertach Peter Pellegrini może zagrać wabank, domagając się fotela premiera lub co najmniej poparcia jego kandydatury w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ale równie dobrze może zostać z niczym. Michal Waszeczka z Bratislava Policy Institute przypomina, że w powyborczej rozgrywce nie bez znaczenia jest fakt, że partia Pellegriniego powstała wskutek rozłamu w Smerze. Lojalność ludzi z Hlasu jest w tej chwili nieznana. My nie wiemy, czy oni będą lojalni do Petra Pellegriniego, albo do byłego szefa Smeru, który osiągnął większy sukces i bardzo dobrze ich zna. On może też korumpować tych ludzi. Dobry dzień, uważane damy. Do momentu powołania nowego gabinetu u władzy pozostaje rząd techniczny Ludowita Odora, który wstrzymał wojskową pomoc dla Ukrainy, pozostawiając decyzję w tej sprawie nowej administracji. Program pierwszy Polskiego Radia. Proszę Państwa, jak wiadomo, Polska sprzeciwia się paktowi migracyjnemu. Dziś o problemie migracji dyskutują prezydenci w ramach grupy Arajolusz. Tam jest prezydent Andrzej Duda, a premier Mateusz Morawiecki reprezentuje Polskę w Grenadzie, gdzie odbywa się szczyt Rady Europejskiej. A gościem programu pierwszego Polskiego Radia jest redaktor Jacek Przybylski, publicysta Do Rzeczy i Kurier Plus. Dzień dobry, witam pana redaktora. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ten sprzeciw Polski, gdzie my możemy szukać sojuszników? Oficjalnie to już od lat popierają nas Węgry. Premier Viktor Orban wprost mówi, że ten pakiet, czy pakt migracyjny, to co miało być unijnym panaceum na migrację, zawiódł, a kryzys uchodźczy staje się coraz bardziej dramatyczny.
I to widać, to nie są tylko słowa i polityka, ale to widać choćby na południowych granicach Węgier. Tam straż graniczna jest już nie tylko obrzucana kamieniami, ale regularnie ostrzeliwana. To ten osławiony szlak bałkański migracyjny. Dokładnie tak. No i również Serbowie alarmują, że policja i straż graniczna tam boryka się ze starciami z wyjątkowo dobrze uzbrojonymi, agresywnymi gangami kryminalnymi, bo to nie jest problem tylko migrantów, którzy szukają lepszej przyszłości w bogatej Europie, ale to jest ogromny problem właśnie kryminalnych gangów, mafii, które używają nie tylko noży i pistoletów, ale używają broni maszynowej. Jeden z przeciwników migracji właśnie w Serbii, ostatnio jego dom został obrzucony granatami, dlatego że śmiał oficjalnie, publicznie sprzeciwiać się właśnie polityce migracyjnej. No i to jest na pewno jeden kraj. Poza tym wprost o tym, że ta polityka migracyjna Unii Europejskiej jest zła, mówi też na przykład premier Czech, który ma wielką nadzieję na to, że na przykład rozmowy z Tunezją przyniosą rezultat. I tak jak kiedyś udało się poprzez porozumienie z Turcją powstrzymać na jakiś czas taką wielką falę migracji. No tak teraz być może uda się to w porozumieniu z innymi krajami, ale tak czy owak są to rozwiązania doraźne, a nie plan na zatrzymanie tego procederu. Ten, wydaje się, jest skuteczny tylko wtedy, kiedy Unia Europejska podejmie taką decyzję, żeby chronić swoje granice. Na razie nie wszyscy są do tego gotowi. Nie wszyscy rozumieją tę potrzebę, a to jest paląca potrzeba. Jacek Przybylski, publicysta Do Rzeczy i Kurier Plus. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i jeszcze przenosimy się na Węgry, bowiem w tym roku aż dwóch naukowców urodzonych i wykształconych, co warto podkreślić, na Węgrzech otrzymało w zespołach Nagrody Nobla. O drodze, jaką przeszli, opowie Piotr Piętka, nasz korespondent w Budapeszcie. Bukmacherzy i węgierska opinia publiczna byli zgodni. W tym roku jedną ze zwycięzczyń Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny musi być pochodząca z Węgier Kotolin Koriku, która z Drew Weissmanem podłożyła kamień węgielny pod powstanie szczepionki mRNA, tak potrzebnej w czasie pandemii koronawirusa. Profesor Koriku na co dzień mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w czasie komuny została wyrzucona z uniwersytetu. Razem z mężem sprzedali wszystko i z kilkuset dolarami w ręku wyemigrowali za ocean. Po wielu innych nagrodach ze świata naukowego, najcenniejszych węgierskich orderach, wkrótce otrzyma tę najważniejszą. Nagrodę Nobla. To wielki zaszczyt oczywiście, że jestem bardzo szczęśliwa. Ta nagroda wiąże się z wieloma obowiązkami i zadaniami. Postaram się im wszystkim sprostać. Powiedziała 68-letnia naukowiec Kotolin Koriku. Prawie w tym samym czasie Węgry opuścił fizyk Ferenc Krauss. Dziś pracuje w Wiedniu i przede wszystkim w Monachium. Jest twórcą nauki o ultraszybkich laserach. On i jego grupa badawcza jako pierwsi wyprodukowali i zmierzyli attosekundowy impuls świetlny, który można wykorzystać do badania ruchu elektronów w atomie. Dzięki metodzie, którą odkrył wraz z nagrodzonym zespołem, udaje się przewidzieć rozwój chorób we wczesnym etapie. Udało nam się udowodnić, że ta metoda jest zasadniczo czuła na różne nowotwory. Pracujemy nad możliwością leczenia tych nowotworów na wcześniejszym etapie, których istnienie wykazano, odkryto i wykryto na etapie, w którym szansa na wyzdrowienie jest jeszcze większa, powiedział Radiu Koszut Ferenc Krauss. Fizyk zapowiedział już, że przypadającą mu część nagrody nie zatrzyma dla siebie. Przekaże ją niemieckiej organizacji, która wspiera ukraińskie inicjatywy społeczne. Dzięki jej wsparciu ruszył na przykład program edukacji online dla ponad 300 uczniów z zachodniej Ukrainy. I to wszystko w naszym magazynie. Paweł Lekki, kłaniam się. Na audycję zaprosił Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Polskie Radio. Jedynka.